W tym zadaniu, w zadaniu czwartym, mamy wykonać na początek takie działanie i wskazać rysunek, który będzie tutaj odpowiedni. Czyli zobaczcie, ja na początek wykonam sobie to oczywiście, co mamy w nawiasie. Czyli wyznaczę sobie iloczyn zbiorów A i B. Iloczyn to będzie część wspólna. Czyli obrysujmy sobie zbiory A i B. Czyli tu mamy zbiór A, zobaczcie. Tu mamy zbiór B, czyli zbiór C nas na razie nie interesuje. Czyli część wspólna to będzie ten fragment, w którym te dwa zbiory się przecinają. Czyli to będzie nasz iloczyn. I to może sobie tutaj przenieśmy na ten rysunek. Czyli nas interesuje tylko na razie ta część. Następnie od tego iloczynu chcemy odjąć zbiór C, elementy należące do zbioru C. Czyli zbiór C znajduje się tutaj. I my sobie ten fragment chcemy zabrać, tak? Wszystkie elementy, które należą do zbioru C. Czyli co nam zostanie? No zostanie nam tylko ten kawałek, który mamy tutaj. Może go objadę kolorem różowym. O, to będzie to plus to, co jest oznaczone kolorem niebieskim w środku. I taki rysunek mamy w podpunkcie drugim, tak? Czyli to będzie drugi rysunek w podpunkcie A. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj zacznijmy od wyznaczenia sobie sumy zbiorów A i B, czyli zaznaczmy to może o kolorem różowym. Suma zbiorów A i B to będzie cały zbiór A. No i jeszcze dokładamy sobie te elementy ze zbioru B, no i to będzie nasza suma. I teraz my ze zbioru C, czyli z tego zbioru, który mamy tutaj, o zobaczcie, chcemy sobie wykluczyć to, co mamy zaznaczone kolorem różowym, czyli ten fragment oraz ten. Czyli tak naprawdę zostanie nam tylko ta część tutaj na dole, tak? Czyli tylko ten fragment tego zbioru C. No i taką odpowiedź mamy na trzecim rysunku, tak? Jeżeli sobie spojrzycie do książki. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Tutaj już w sumie wiadomo, która to powinna wyjść odpowiedź. Ale sprawdźmy, czy wszystko nam się będzie zgadzało. Czyli tak, najpierw zaznaczę sobie zielonym kolorem iloczyn zbiorów A i C. Czyli to jest zbiór A. A gdybyśmy tak mieli sobie objechać, to będzie zbiór C, czyli iloczyn tych dwóch zbiorów, czyli część wspólna, to będzie ten fragment, tak? Czyli może zmienimy kolor. O, to będzie nasz iloczyn, czyli to będzie część wspólna. Następnie nas interesuje iloczyn zbiorów B i C. Czyli mamy tak, to jest zbiór B, to będzie zbiór C i gdzie my otrzymamy iloczyn, czyli gdzie będzie część wspólna. Może znowu, to sobie teraz pokażmy te zbiory, o tutaj kolorem różowym, to jest zbiór B, to jest zbiór C. Natomiast iloczyn kolorem zielonym, czyli to jest część wspólna, czyli ten fragment, w którym te dwa zbiory będą się przecinały. I my teraz chcemy wyznaczyć sobie sumę, czyli to znaczy, że włączamy to i do tego dodajemy tą część, którą mamy. Czyli zobaczcie, teraz tak, przerysuję sobie ten fragment kolorem różowym, czyli to będzie ta część. Dołożę to, co mamy tutaj, no bo tak liczymy sumę, czyli to oznaczone kolorem zielonym. No i może zmieńmy jeszcze kolor. Czyli mamy tak, tutaj będzie jeden iloczyn, tu mamy drugi iloczyn i szukamy sumy tych zbiorów. No to tak, suma, no to będzie wszystko, co mamy kolorem różowym, o to sobie tak pomalujmy i dokładamy to, co mamy zaznaczone kolorem zielonym, czyli to, co pojawia się tutaj. No i tak jak widzicie, taki rysunek mamy oznaczony jedynką, czyli w odpowiedzi C pierwszy rysunek jest poprawny.